Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki, który stale się rozwija. Dzięki dostępowi do internetu i masowych środków komunikacji ludzie docierają dalej i podróżują chętniej. Polacy wyjeżdżają do ciepłych krajów, a do Polski przyjeżdżają turyści, którzy chcą poznać historię i kulturę. O przyszłości turystyki europejskiej i trendach rozmawiano podczas specjalnej konferencji naukowej na wrocławskim AWF-ie. Piąte Forum Turystyki Europejskiej pod hasłem Przyszłość w turystyce, turystyka w przyszłości skupia wokół siebie przedstawicieli nauki, biznesu i branży turystycznej. Mówiąc o turystyce, mówimy o wyjeździe poza swoje miejsce zamieszkania w celach poznawczych, wypoczynkowych. I tutaj wiele elementów możemy wymienić, jakie to są cele, które nam przyświecają. Ale to, co jest takie unikalne, to jest poznanie kultury, ludzi, zwyczajów, obyczajów. Nawet tej kultury takiej najbliższej nam, czyli kulinarnej, życia ludzi, środowiska, które poznajemy. Turystyka jest bardzo ważnym obszarem gospodarki. W Polsce to około 4,5-6% PKB w zależności od roku, więc znacząco. Są również kraje, których ten procent jest znacznie wyższy. Bo dzisiaj turystyka już nie jest dobrem luksusowym, jest dobrem powszechnym. Każdy chce korzystać. W związku z tym oczywiście, że biura podróży, biura turystyczne organizują różnego rodzaju wycieczki zagraniczne, ale Polacy szczególnie dzisiaj uwielbiają samemu planować wizyty, rezerwować hotele, rezerwować trasy, kupować bilety na samoloty, na pociągi, na autobusy. Ogromny wpływ na turystykę miała pandemia COVID-19. Widać to wśród obecnych trendów. Bardzo takim ciekawym trendem jest dzisiaj łączenie pracy zawodowej z wyjazdami turystycznymi, dlatego że coraz więcej z nas pracuje zdalnie i tę pracę można wykonywać również w innych destynacjach, innych miejscach, nie tylko w domu. Bardzo ważne dzisiaj są również kwestie bezpieczeństwa, dlatego że świat jest bardzo niestabilny, otoczenie międzynarodowe jest bardzo turbulentne, no i to sprawia, że turyści, potencjalni turyści, także biznesmeni, którzy biorą udział w różnych imprezach turystycznych, zwracają szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Dużo jeździmy jako Polacy, bo jeżeli 20 lat temu wyjazd na przykład do przysłowiowego Egiptu był wydarzeniem, to dzisiaj naprawdę co druga rodzina w Polsce jest w stanie wyjechać do Egiptu i do Egiptu wyjeżdża. Turystyka jest tym elementem takim przyjemnym w życiu człowieka. Planujemy go i w wakacje, i zimą, wyjazdy. To jest to coś, co sprawia nam wielką frajdę, ale też chcemy sporo o tym wiedzieć. Jak to wygląda u nas w kraju, jak wygląda za granicą. Po okresie zamrożenia turystyka ożywa po pandemii. Przykładem jest Wrocław, który w 2022 roku odwiedziło ponad 1 000 000 turystów więcej niż rok wcześniej. Echo 24, Oliwia Stasiak.